No, udało się uruchomić pedał, pierwszy manuał, już tu nie gra, ją tercję, ta sama jak i manuał się udało też uruchomić, no więc tak, powiem tak wstępnie, że on był długo nieużywany, długo był po prostu stał gdzieś. Mega elementy po prostu elektroniczne są mega po prostu suche. Czy ten kurz to będę musiał, ja go i tak będę musiał wziąć pewnie, bo trzeba będzie to ładnie wszystko wymyć, bo tu akurat przyjechałem na ogląd tego instrumentu, a nie sądziłem, że się go uda uruchomić. Ale się udało. Ale się udało, bo niestety. Niestety. Udało się uruchomić, ale no nie gra mi tak, jak powinien grać. Także jednak coś moje doświadczenie w naprawach, chociaż ja nie lubię domusów naprawiać. A moje doświadczenie jest nawet udane, że udało się uruchomić instrumencik. No jest, on jest mega po prostu suchy. Jest mega. Elementy elektroniczne po prostu. Pokażę wam jedną ciekawostkę z tyłu. Jak odkręciłem z tyłu, tam gdzie głośnik. O. Tak, to wygląda z tyłu. Najbardziej mnie te koty tak zwane. Głośniki. No, powiem tak, że jeśli chodzi o ten model, to jak na to, że jest suchy, to nawet nie harczy. Dobra konstrukcja. A konstrukcja jest tego samego konstruktora, co od Johannusa, bo ten model jest zrobiony na TMS-ach 3617. Tu są te układy. O, to jest to, co palucha mi teraz pokazuje. Więc moment, ja sobie go otworzę jeszcze tak. Z tej strony, o, pyk. Tego wymieniłem, TMS-a. Na innego i działa. Zobaczymy, co będzie się zaraz działo. Ja sobie tu telefon na razie położę, oprzymy go tak, bo to nie będziecie nic widzieć, będzie ciemność. Widać ciemność. Ciemność, widzę ciemność. O. Tu jest po prostu ten. Łapnie się. To jest po prostu tego TMS-a, wynię. To jest bardzo podobna budowa jak na Johannusów serii 230, tylko z lat 90. Akurat ten model jest 80, będzie 84, 85 rok. Ten, ale konstruktywnie jest bardzo, bardzo, bardzo podobna konstrukcja Johannusa, tylko Johannus jest bardziej wyfiltrowany. Tu jest troszkę. Tu jest tej filtracji troszkę mało. No, tak. Wiadomo, no. Być instrument tani.
konkurencyjny, trochę inny, no więc konstruktor troszkę inaczej im to skonstruował, nie? No, ale zobaczymy, tu jeszcze trzeba będzie wziąć parę rzeczy, zrobić typu wyczyszczenia go, w sensie listwy tam pedałowej, no i oczywiście wymycia go. No, tak to wygląda, ale jestem zadowolony, bo sukcesywnie udało się go uruchomić. No, a dalej to będę musiał pewnie przyjechać jeszcze raz, zabrać go, jeśli tu się na to zgodzą, no i trzeba będzie go wymyć, wyczyścić, żeby to już działało tak, jak powinno działać, poprawnie wszystko. No, także tak to wygląda. Taki domusik, znaczy to jest Albor, no ale to jest konstrukcja Visconta domusa, tak powiedziałem we wcześniejszym. Albor to jest brat Visconta. Kiedyś tam mówiłem, że Viscont miał, było dwóch braci. Jeden miał Visconta, a drugi miał Alborna. No i trochę ten zarobił, trochę tamten zarobił. No tak to wyglądało w latach 80. 90. Teraz już Albor nie istnieje. No na razie, pozdrowionka.